Witamy panowie, jest godzina 9.30. Moje młodziaki puściłem o godzinie 9. Cztery tylko są. Albo 6 chyba. Zobaczcie, zaraz wchodzą. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć. Nie ma gołębi. Jest godzina 9.30. Pół godziny już ich nie ma. Wczoraj puściłem te Budapeszty, co dostałem od kolegi. Nie zeszły na noc. Jedną samiczkę złapałem tam na zaciągu, a samiec nie idzie tam, siedzi na dachu, siedziały na hali. Panowie, nie ma pocztowych, co mam wam powiedzieć. Katuszka żyje, zaraz wam pokażę. Lało dzisiaj rano. Pocztowe wypuszczą na głodnego. No i co, nie ma pocztowych. Może 4 czy 5 sztuk jest. Już ich nie wypuszczam raz dziennie, tylko są puszczane głodne. Karmik jest zabierany. Teraz jak wejdą, jest nasypane jedzenie. Świry się kąpią, zaraz będzie choroba. Zobaczcie. Pocztowych nie widać. Miałem taką resztkę, którą wysypałem. Idę tu specjalnie, pokażę wam. Nie ma. Pół godziny już ich nie ma. Tak zrobiłem wczoraj. Żyje. Nie wiem co to jest. Widzicie? Żyje, cygan. Cygan żyje. Czyli gangster. To będzie gangster. Całkiem taki bałagan. Co tu, gdzie to wiadro spadło? Tu kaczki noszą jajka razem z kurami, teraz nie wiem, które to kurze jajko, które kaczki, a tam dam tamte kaczce. Nie dałem wczoraj. Dobra, i zwijam się, panowie. Będzie film wczorajszy trochę. Jadę działać coś. O, jest jakiś jeden pocztowy dopiero. Nie, to o, przyszedł od tych młodych mój stary. Ta chyba z 8-letnia samica. O 9 wystartowały. Panowie, nie, że one wychodzą na dach. On od razu z klapy rura. I nie ma gołębi. Tu kaczki strasznie rosną. Dzisiaj może obrączki założę. Jakieś jajko tu widzę, wkopali z mułu. No jest parę sztuk. Dwa albo trzy. Ale nie ma pocztowych. Czekajcie, dam pauzę. Dobra, jestem. Około 10 jest z tymi czterema. No to 6 jest staruchów. No to nie ma ile? 22 pocztowe nie ma. 22 pocztowych nie ma. O 9 puściłem. Puściłem, otworzyłem. A niedługo, panowie, za tydzień albo za półtora tygodnia pokażę wam, jak ja będę uczył krok po kroku do lotowań. No nie wiem, może kogoś będzie to interesowało, napisać czy pokazać, czy nie. Nie, będą gołąbki uczone, nie będą puszczone na długą trasę, ale muszą się nauczyć wszystkiego od początku. Czyli kabiny i picia z kabiny. Pokażę wam, jak to wygląda. O, jest jeden. Jest jeden. Patrzymy zaraz na niebo, muszę jechać. Jednego widziałem. No nie ma ich. Tak jak dwa tam siedzą, to siedzą. Powinny się zaraz pokazać. Najgorzej, że fajki mi się skończyły. To jest ważne. Oleczka nie chce jechać po fajki, przyjechała. Zaraz mama przyjedzie. Nic nie widać. Nic nie widać.
No 30 minut ich nie ma, panowie. Tam jest chyba 22 albo 21 sztuk. Dobra, mama jedzie. Dobra, panowie, daję pauzę, w razie czego jak dojdą, się pokażą, to dogramy. Światła jednego nie. Nic nie widać. Mogłoby się na koniec pokazać. A naprawdę. Są puszczone na głodnego. Mam. Tu patrzcie, nie ma co nagrywać. Mamuśka mnie uratowała, fajkę dała. Właśnie inaczej. Tak już dzisiaj rano na kiblu 3 zjarałem. A ten uparty. Dobrze, ta samica weszła na zaciąg. Nie przyszła tu. Nie ma młodziaków, pasiorów. Tylko jest 10. O, jest jeden. Jest, panowie, jeden. Jeden pocztowy jest. No, na 100% młodziak. Jeden, tak mi się wydaje, że to on. Jest sząbek, zobaczcie, aż dęba stają. Aż dęba, jest sząbek przyleciał. Przy dębie dęba. Arek, dobrze mówiłeś, że jak się rozlatają, to będą tak chodzić. Godzinę, pół godziny. Ale to dobrze. Niech obierają teren. Panowie, nie ma co nagrywać. Dzisiaj panów zestawu nie ma. Do 8 tak lało, że widzicie, jakie mokro jest pod gojemnikami. Ja ci jadę jeszcze jedną budkę ogarniać. Mam trochę roboty. Ale nie chce mi się, panowie, naprawdę. Ten film będzie z wczoraj, z wieczora. Przypadkowy. O cudaku. A pokażę wam, żeby nie nudzić, psiaki, jakie duże są, panowie. 3 sztuki. Już ich nie ruszę. Są zdrowe. Czekajcie. Akurat może gołębie. Dobra, panowie, dam lampkę. Zapaliłem lampkę. Jeszcze tu zapalimy. Co oni mówią? Takie są gangsterzy. Zobaczcie jakie. O, o, o. Jak do cyca idą. Co, Feruś? No tak, 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 tak. Już jest czwarty dzień, czy który? Ola, który dzień jest? 28 się urodziłem. To dzisiaj jest pierwszy, tak? No. To jest 8, 9, 1, 4 dni. Piąty dzień. Zobaczcie, jakie grubasy. Dwie suczki, jeden piesek. Dwie suczki, jeden piesek. Niech się chowają. Jeszcze parę dni. Myślę, że do niedzieli pójdzie ono do garażu. Bo bałagan robi trochę. No nie, że nie robię. Jak nie ma nikogo, to musi się załatwić. Panowie, nie ma tych pocztowych. Tak jak dwa były, to są. Murzyny tu przylatują, ale już jest glina prawie zabrana. Widzicie? Było już wszystko zabrane, to już tu nie będą przylatywać. Do sąsiadki będą latać. Takie murzynki się zerwały. Chciałem przybliżyć. Dzisiaj już dostały. A, dzisiaj dostały
panowie do wody ropę i zakwaszasz, ale zakwaszasz u mnie jest na 24 na 24. Z wszystkim podaję zakwaszasz. Nie ma pocztowych. Szkoda, bym wam nagrał, jak świrują. Ale nie ma ich na niebie nawet. Są tylko dwie i chyba w Gemniku jest parę sztuk, ale tam nie latało. Widzicie? W Gemniku jest chyba 7. To co siadło. I na głodnego wczoraj tylko dostały jeść, karmik był zabrany. Już mają dyscyplinę. Zajdą. Nie ma łażenia koło stawu. Strania po krzakach. Zobaczymy, jak będzie na lotach pokazywało się. Ale niedługo, jeszcze z tydzień, maksymalnie 2 tygodnie. I zacznę pomału trenować. Nie wiem, jak to będzie z robotą, ale położę. Zrobię, że będzie dobrze. Będzie pan zadowolony. Gdzie one są? Która godzina? Czekajcie, spodam się. Która godzina? Dziewiąta 46. 46 minut gołębi nie widać. Chwilę było koło gołębnika. Nie mogłem nagrać wam, jak startują. Ale naprawdę, od razu z klapy w górę. Te zostały, co z murzynami latały, parę sztuk. Reszta poszła. Pogoda jest dobra do puszczania, bo jest niebezpieczna, jakby było 20 stopni na plusie i niebo niebieskie. To jest niebezpieczne. To jest śmierć dla gołębia młodego, mocnego. Jak ktoś wie, to wie, o co mi chodzi. Nie, kolego z Niemiec? Pozdrawiam cię od Wrony. Ktoś tam mnie się pytał, skąd ten kolega mieszka. Mówił mi miejscowość, panowie, ale to ta niemiecka miejscowość. To nie zapamiętałem tam. No z Niemiec jest, tak jak ja jestem z Polski. Ojejku. Cisza, panowie, nudny film dzisiaj będzie. Nie ma gołębi. Ale coś tam gada Andrzej. W ogóle jest zimno, nie? Taki wiaterek jest chłodny, nie wiem ile jest na plusie. Ale żab w tym roku u nas nie ma, nie? Bo wody nie ma. U sąsiadów krzyżył. To dobrze, chociaż spać może zadorwali. Dobra panowie, ja kończę, chyba że za chwilę je pokażą się. Jeszcze chwilkę będę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Budapeszty musiałem przenieść z tego. Budapeszty pięknie chodzą, tam do mnie dzwonią, chcą kupić. Chyba ich nie sprzedam, tych Budapesztów. Zostawię sobie te 10 sztuk czy 12. Później te dwie budki, co przywiozłem, to prawdopodobnie będą gębniki małe na wdowieństwo. Samce osobno, samice osobno, bez za wysoki materiał. Zrobimy inne budki. Z tych na razie pohandlujemy. No nie ma pocztowych, panowie. Co one poświrowały? Nie martwię się, że nie wrócą, bo to tylko są gołębie, ale chciałem wam nagrać, jak wracają. Powinny zarabiać. Patrzę w niebo, a tu zero. Niedobrze tamte się kąpią. Dziś mam kaczkę taką, tą z tych takich mięsowych. Gdzieś jajka chyba złożyła, bo już jej drugi dzień nie widzę. Widzę ją tylko niekiedy. Muszę ją przypalić. Biało-czarnej nie ma. Dwie tam noszą w kurniku z kurami, panowie, a ten kogut je bzyka. Już parę razy przyuważyłem, to wyjdą kaczko, kaczko, kogut, dobre, nie? Kaczko, kogut u Andrzeja wyjdzie. A ktoś tam pisał, że u Andrzeja nawet bych się ocieli. No i bych się cieli, zobaczcie sami. Tak to jest. Dobra, ja zwijam się, bo zaraz się denerwują, mama przyjechała, zaczyna chyba kropić. Pozdrawiam wszystkich, panowie, pisać komentarze, komu się podoba, komu się nie podoba, komu się nie podoba, nie pisać. Ja mam możliwość, to odpiszę.
A jak ktoś chce dłuższy temat porozmawiać, pod każdym filmem, panowie, jest telefon. Lepiej zadzwonić, niż mam 50 komentarzy odpisać. Pozdrawiam zawsze kogoś tam na tym komentarzu. Dziękuję za komentarz. No to naprawdę. Parę osobom to moment. Murzyny przyszły. Nagramy murzyny w takim razie. Tak wyglądają moje murzyny brudasy. Ale gdzie te pocztowe? Dobra, to wgrywam film. Za budki pokażę wam zdjęcie, jak zrobiłem sobie. Dobra? Nie ma ich. Dobra, pozdrawiamy. Do zobaczenia. Ja muszę dziś dobrać. Patrzcie, jak lało, zaraz wam pokażę. Dlatego dzisiaj nie było tych panów. Tyle mam wody. Tak lało. Mam zamiar w poniedziałek, w piątek już handlować, ale chyba nie wyrobię się, panowie. Nie będę się pieklił. Niech inni jeszcze zarabiają. Na każdego przyjdzie czas. Taka prawda. Dobra, do zobaczenia. Nie ma zębi. Witamy panowie, mam dla was niespodziankę. U Andrzejka Eureka. Jestem pod wrażeniem. Wszystko idzie dobrze. Właśnie mam karmienie, jest 22:30. Kury, patrzcie, tutaj kaczki białe, te czyli noszą jajka tam i tam. Ale otwieram inkubator, panowie. Patrzcie, jestem pod wrażeniem. Pingwin. Eureka, panowie. Nie wiem, co teraz zrobić, bo nigdy tak nie miałem. Będzie. Będzie się działo, panowie. Syczy na mnie. Widzicie? Nie wiem, co to za kaczka. Czy to pingwin, czy mandarynka, czy karolinka. O, zimno. Muszę coś szybko wymyślić. Żarówkę, kwokę. Słoma. I ogień. Mam te inkubatory. Dwa. Pierwszy raz w życiu coś się urodziło, panowie. Nie wiem, czy trzymasz w tym inkubatorze, czy nie. Ale chyba kwokę damy. Gangsterka, panowie, siedzi. Zobaczcie. Karmiki zabrane. Karmiki zabrane. 32 sztuki. Dobra, panowie. Ja idę po... Muszę je szczepić. Teraz wyganiam. Muszą wchodzić. I dyscyplina, panowie. Ale będzie mniejsza teraz dyscyplina. Ziarko mi się kończy. Ziarko mi się kończy. Trzeba przywieźć znowu parę ton. Teraz, panowie, karmienie u mnie jest ostre. Rano wiadro, po południu wiadro i wieczorem wiadro. Tragedia, nie? Tragedia. Dobra, ale teraz zobaczymy, czy może są... Bażanty może też są, panowie. Eureka, Ola jest w ogóle w szoku, nie? Ola jest w szoku, a tutaj ciekawa co jest. Tu muszę też ogrodzić, bo to jak to wyjdzie na wodę, to przecież stracę to. Zaraz będzie, panowie, ogień. Ogień, ogień. A ciekawe jak te... Te jakie duże są. Też bażanty zaraz wyjdą pewnie. Nie wiem ile co gdzie siedzi. Po ile czasu. Ale... Co mała, srają na ciebie, nie? Dzisiaj Ola krzyczała na mnie. Przewrócimy. No, chciałem je ugryźć. Jedno na bank jajko jest z Bóg. Co krzyczysz? Co krzyczysz? Siadaj. Dobra, panowie. Ja idę po kwokę. Żarówkę gdzieś widziałem. Coś zaraz wymyślę, żeby było dobrze. Coś zaraz wymyślimy. Bateria mam słabą. Wyłączyła się. Czy nie? Tak.
Ciemno, ciemno, ale ogólnie coś tam pokazuje. Dobra panowie, pozdrawiamy. Jutro ten film rzucę. Łażeka Eureka, jest jedna kaczka z inkubatora. Pozdro dla wszystkich. Murzyny, karmienie. Ale już jadę teraz panowie. Dzisiaj troszkę mieszanki dostały, ale bardzo mało. Ale jechały na pszenicy. Tu mi się rozwaliło. Teraz nie otworzy. No dobra, nie będę otwierał tu. Nie są za głodne. Dzisiaj dostają ostatni dzień na grzyba. I zakwaszacz i ogień pomału. Jajka wyrzucane. Dobra, pozdrawiamy. Do zobaczenia wszystkich. Do zobaczenia dla wszystkich. Rano mam ogień, znowu kolejną budkę postawiłem, nagram wam, fajnie wyszło, zdążyłem ją pomalować. To tam wam jeszcze mam mówić. U mnie teraz jest ostro zapieprz. I tak to wygląda. Nie walę, panowie, na chama z tą truskawką, delikatnie, nie na siłę, bez sensu, nie przegonisz kasy. Ja już folguję troszkę, mam jakieś tam pomysły związane z zarabianiem. Żona teraz ma firmę, dzisiaj mi przyznała się, przypucowała się, że ma 3 budki, chce jakąś 4 stawiać, dzisiaj mi dopiero to powiedziała. Niech robi tam. Tak idzie do jednego garka, chyba tak mi się wydaje. Ona przejmie teraz opłaty w takim razie. Dobra, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Idę jej pokazać i szukać, idę panowie foki. Pozdro.